Mamy dane trzy informacje. Wiemy, że kierunek OL jest prostopadły do kierunku ON, że miara kąta LOM jest równa 2X plus 46 stopni i że miara kąta MON jest równa 3X odjąć 6 stopni. Obliczyć miarę kąta MON. Czyli tak, wiemy, że ta półprosta OL i ON są do siebie prostopadłe, czyli tutaj mamy kąt prosty. Tutaj mamy kąt prosty między tymi półprostymi. No, i teraz ten kąt to jest LOM, to jest ten kąt na rysunku. No, a ten kąt MON to jest ten tutaj. No, i mamy właśnie znaleźć miarę tego kąta, tego, który tutaj zaznaczono na zielono. No, i widzimy, że te dwa kąty, LOM i MON, sumują się do kąta prostego. O takich kątach mówi się, że to są kąty dopełniające się. One się dopełniają do kąta prostego. Czyli możemy dać równanie, że suma miar tych dwóch kątów to jest 90 stopni. Czyli 2x plus 46 stopni dodać 3x odjąć 6 stopni, to w sumie ma nam dać 90 stopni. Bo taka jest miara sumy tych dwóch kątów. To są kąty dopełniające się. No to teraz wystarczy rozwiązać to równanie i w ten sposób znajdziemy x. Czyli tak, mogę te dwa wyrazy do siebie dodać, czyli będę miał 5x, i teraz dodam do siebie te składniki, to będę miał 46,16, to będzie 40 stopni. No a po prawej bez zmian zostaje 90 stopni. Teraz od obu stron równania odejmę, 40 stopni, czyli po lewej stronie zostanie mi, tak jak było, 5x, a po prawej będę miał 90 stopni. Odjąć 40 stopni. Czyli po odjęciu 5x będzie równe 50 stopni. Wystarczy teraz podzielić obie strony przez 5 i dostanę ostateczny wynik, że x to jest równe 10 stopni. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu, dlatego że w zadaniu nie pytali nas o to, ile jest równe x, tylko pytali nas o miarę kąta tego mon. No to napiszmy to. Czasami się stosuje takie oznaczenie na miarę kąta. Czasami się stosuje takie oznaczenie, że wiadomo, że to jest kąt zmierzony. Mon. Możecie się z tym spotkać. No i ta miara to będzie. 3x odjąć 6, x wiemy ile jest, x jest 10, czyli to będzie 3 razy 10 stopni, odjąć 6 stopni, 3 razy 10 to jest 30, odjąć 6 to jest 24 stopnie. I to jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu.